No właśnie, tego pytałem. Jest, dobra. Światło w środku. No. Wojtek, będziemy na blogu. Nie, jak się zgodzicie. Dzień dobry. Jeszcze raz to powiedz. Byłam ręce. Obkręciła. Gdzie jest reszta? No to się nazywa biwak. Widelce mieszasz. Udawałem, że je. Zabił taki stołek. Zabił chyba mój. Ale jedzenie, a my nie widziałem. Ja nie przepraszam, ja byłem jako szaramyszka. Szaramyszka. A to co z tym zrobisz? No Gosia, możesz teraz coś powiedzieć? No, no dobra, już więcej nic nie mów, wszyscy rozumieją. Agnieszka? Jest! Patrz, a ja na ferocie mi zrobił jak chomik. Co masz chomiku? Super jest. No, Andrzej! Pomachaj dla córki. Jak chcecie, to się możecie trochę odezwać, no. Ja chętnie łyczkę. No właśnie, poczekaj, bo... Gosia. Chętnie łyczka przewodnika. Pokaż to piwo do tej reklamy, no. Proszę, przewodnik ten ja mam sobie, ja się
nam cię minęcie, co? Miniesz mnie. Uśmiech. Chciałeś też coś powiedzieć? Powiedz Gosia, że jest super. Fantastico. Medelnico. Słucham opinii. Ile ci tam twoja machina wskazuje? 200 czy inaczej? To na nim pokazuje wysokość. Na wysokości to ona przekłamuje. No, jesteśmy w miejscu, gdzie w lewo odchodzi ferata. Właśnie krótcia rota. Ale my sobie na nią mamy zamiar iść od zadu. Czyli od drugiej strony. Właśnie od biwaku. I do grani do biwaka szlakowskazowo jest godzina 40. Powiedzmy, że tam dwie z hakiem nam może zająć. Cześć, już się? Dobrze, dziękujemy. Ty tu masz język dobry poza kamerą. No jak? No, no, no. Tylko będę śmiała. Cicho, Rysiu mówi. Celu podróży dzisiejszej, a później tylko feratka, ale nie. Znaczy mówisz, że do zakrętu zostało 3 km, tak? Tutaj popatrzcie, widzisz przełęcz. No to nie jest ta przełęcz. To jest nasze piwoko. Tam kres naszej dzisiaj popatrzcie. Ten sześcian tam widzisz. Uwaga, patrzę na ten sześcian. Widzę. Mamy w nogach prawie 15, ponad 15 km, a wszyscy zadowoleni. Pytanie, czy wszyscy zadowoleni? Wszyscy zadowoleni, szczera prawda. Wszyscy zadowoleni. Andrzej, pejdź do kamery. Ironią to mówiłem. Jesteście na dole czy na górze? Ja na górze, może być od ściany. To znaczy muszę wam powiedzieć tak. Wie, że to Aga będzie walczyła. Jesteśmy na furcie Rosa, mamy przepiękny widok na
Alpy Austriackie w oddali, pod nami dolina Pane, z której przyszliśmy tutaj razem z maleńkim schroniskiem. W lewo widzimy szczyty Konturine. Jeszcze bardziej w lewo na ostatnim planie mamy lodowce Marmolady, tego szczytu Dolomitów, jak Pusta Penia, w prawej stronie Pusta Rosta, z lewej, na której prowadzi kolejka. Taka mokra. Jak chcecie, no chcecie posiedzieć dłużej, czy z którego trzymamy? Nie mam zegarka. Zacznijcie, no? Wiecie, no to lepiej tak nie siedźmy za długo, lepiej się przyjdziecie. No i byśmy na tą szóstą byli w chałupie. No pewnie. To jeszcze za dnia, jeszcze słońce świeci, jeszcze tak jest raźnie. Jeszcze 3 godziny i... I can see what you're looking to find in a smile on my face. Ja kiedyś powiedziałam Markowi tak, jak ty masz mi przynieść jakieś kwiatki, to weź ty mi przynieść lepiej słoik oliwek. On się z razem stosuje do tego, wiesz? Na Dzień Kobiet przyniósł mi słoik oliwek. A nie? To są pyszne. Ja ich zawsze zabieram z domu. A nie kwiatki. A w domu to kupuję z pestkami. He's a part of heaven's plan. Jezioro Lago Sorapis, gdzie zrobimy na krótko
czas przeznaczony przewodnikowy, że tak powiem, na przejście feraty w tą stronę to 4 godziny. A w tą stronę mamy bardzo ładny widok. Cristallo z lewej strony i z prawej strony. Widać to z dole jezioro Lago Michelino. Tylko to tam. Widać takie lewo do góry, widać takie wielkie trawiaste wojsko piłkarskie. To jest masę Montepiano. Jeszcze raz. Dałyśmy radę, dałyśmy radę. Żebyśmy wiedzieli, to by my tej wariatki nie brali. Ta, 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 ta. A wy, dziękuję ci bardzo. A, dziękuję ci. O, z całego serca. Wszystkim wam dziękuję. Raz do góry. Jeszcze raz na góry. Gołąbki z sosem pomidorowym. Jeszcze raz poproszę. Gołąbki z sosem pomidorowym. Tradycyjnie, jak co roku. W drodze powrotnej jemy gołąbki. Kto nie mieszał sosu? Wyszek, bo on był kucharzem. Mieszał. Ale nie w tą stronę. To po ile panu gołąbków? Mam dziś krawę. Po dwa gołąbki. Dobrze, dziękujemy. If you want, yes, if you want.